Związku stało się już tradycją, że na wakacjach rozgrywana jest amatorska Liga Orlika w piłce nożnej i tenisie ziemnym. Od 2010 roku amatorscy piłkarze z terenu gminy Brzostek i nie tylko spotykają się, aby przez niemal miesiąc rywalizować o miano najlepszej drużyny. Rozgrywki z roku na rok się rozrastają. Na meczach wciąż utrzymuje się wysoka frekwencja, głównie młodych mieszkańców z naszej gminy, a w samym turnieju bierze udział coraz więcej drużyn, przez co podnosi się również i sportowy poziom rozgrywek, o czym mówi współorganizatorka zawodów Nina Wodzisz. Tegoroczna już edycja amatorskiej piłki nożnej przebiegła bardzo sprawnie. Cieszy się dużym zainteresowaniem. W lidze wzięło udział 12 drużyn, także spoza gminy. Niektórzy piłkarze pamiętają sam początek tych rozgrywek i brali udział we wszystkich edycjach. Jednakże tegoroczna, siódma już edycja pokazała, że w amatorskiej lidze Orlika w piłce nożnej, jak i w tenisie ziemnym, następuje powoli zmiana warty. W tym roku po raz pierwszy w turnieju udziału nie wzięła drużyna bez nazwy, najbardziej utytułowany zespół w historii tych rozgrywek, a jeden z bardziej znanych zawodników tej drużyny, Łukasz Ryndak, współtworzył Canis Majoris. Również dobrze znana i utytułowana drużyna Coco Jumbo odpadła już we wstępnej fazie rozgrywek. Najlepiej z naszej gminy zaprezentował się tym razem zespół o abstrakcyjnej nazwie Spoceni w Lodówce, prowadzony przez zawodnika rzeszowskiej Stali Kacpra Szymańskiego, króla strzelców rozgrywek. Spoceni w Lodówce zajęli trzecie miejsce, pokonując w ostatecznym starciu 5-2 zespół Canis Majoris. W tym spotkaniu, jak i w całym turnieju, świetnie bronił bramkarz drużyny zwycięskiej Tomasz Juda, który zdobył statuetkę dla najlepszego bramkarza. Po raz kolejny brzosteccy piłkarze okazali się bardzo gościnni dla zespołu sąsiednich gmin. Po zwycięstwie w Kolegium Sędziów Dębica, w której grał Krzysztof Hals, tym razem w finale zmierzyły się dwa zespoły spoza gminy, Kołaczyce i FC Sowina. Po bardzo zaciętym meczu zespół z Kołaczyc pokonał swoich konkurentów 3-2. O swoich wrażeniach z turnieju opowiadał kapitan zwycięskiej drużyny Jakub Podgórski. Graliśmy w tym turnieju i wygraliśmy go. Rywalizacja była bardzo zacięta. Do ostatniej minuty wynik był nierozstrzygnięty. Do finału doszliśmy po bardzo emocjonujących rozgrywkach w grupie. W półfinale wygraliśmy, w ćwierćfinale dostaliśmy walkovera, ponieważ drużyna przeciwna nie stawiła się na mecz. Moja drużyna została stworzona z zawodników, z moich kolegów, zawodników, którzy grają w sąsiednich klubach. Gramy ze sobą już kilka lat, spotykamy się i gramy. Uczestniczymy w takich turniejach jak ten, który tu się odbył. Atmosfera na turnieju była bardzo ciekawa, wesoła, sympatyczna. Każdy mecz przebiegał fair play. Sędziowie sędziowali jak potrafili, bardzo dobrze. Czasami jednak nie mogliśmy się zgodzić z ich decyzjami. Gdy będzie następna edycja tego turnieju, na pewno w niej będziemy uczestniczyć, tak samo w zimowych edycjach. Myślę, że to bardzo fajna inicjatywa ze strony miasta Brzostek i bardzo potrzebne są takie turnieje jak ten. Medale i puchary dla zwycięskich drużyn i zawodników wręczył kierownik brzosteckiego OSIR-u Andrzej Piękoś i radny Rady Miejskiej z Brzostku Daniel Wójcik. Po ceremonii rozpoczął się grill dla wszystkich zespołów i organizatorów rozgrywek. W tym samym dniu rozpoczął się również finał amatorskiej Ligi Orlika w tenisie ziemnym pomiędzy Danielem Mrozem a Szczepanem Nowickim. Rozpoczął się, ale nie skończył. Rozgrywki przy prowadzeniu Daniela Mroza 1-0 w setach i 5-3 w gemach zostały storpedowane przez deszcz. Ta przerwa dobrze zrobiła Szczepanowi Nowickiemu, który z nową wiarą 3 dni później odwrócił losy spotkania i wygrał ostatecznie 2-1 w setach. O szczegółach rozgrywek tenisistów po raz kolejny opowiada współorganizatorka zawodów Nina Wodzisz. Dzisiaj zakończyła się 7. edycja amatorskiej ligi tenisa ziemnego w naszej gminie. Udział w lidze wzięło 6 zawodników. Pierwsze miejsce zdobył Szczepan Nowicki, drugie miejsce Daniel Mróz. Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w lidze i zapraszam na kolejną edycję. Tym razem nieco słabiej zaprezentowali się zeszłoroczni finaliści Krzysztof Skórski i Mateusz Nosal. Doświadczeni tenisiści tym razem uplasowali się na nieco niższych pozycjach.
To jednak tylko podkreśla, jak nieobliczalne i zaskakujące były tegoroczne rozgrywki amatorskiej Ligi Orlika w Brzostku.